Siemanko, tu Wojtek Kampa. Dzisiaj opowiem Wam o najczęściej popełnianych wpadkach na zawodach. Nie będę tutaj poruszał tematu całego cyklu przygotowawczego, bo to jest osobny temat. Skupimy się tylko na tych błędach popełnianych w końcówce i bezpośrednio na samych zawodach. Pierwsza kwestia, którą chciałbym poruszyć, jest to dobór i odpowiednie nałożenie bronzera. Teoretycznie bronzer ma poprawić nasz wygląd na scenie, a często jest tak, że przez nieodpowiednie nałożenie, nieodpowiedni dobór tego bronzera pogarszamy swoją prezencję. Jest kilka schematów i oczywiście tutaj należy go dobrać indywidualnie pod siebie, ale najczęściej nakładamy dwie warstwy. Pierwszą warstwę dzień przed zawodami, jest to tak zwany bronzer podkładowy. I druga warstwa w dniu zawodów, ale bardzo istotne jest, żeby nałożyć ją kilka godzin przed wyjściem na scenę, żeby bronzer dobrze się wchłonął, żeby nie było smug, żeby nie było żadnych zacieków. Bardzo istotne jest, żeby przed nałożeniem bronzera i w dniu startu nie używać już żadnych kosmetyków, ponieważ większość kosmetyków tak reaguje z bronzerem, że pozostawia na ciele zielone plamy. No i to wygląda fatalnie później na scenie. Zamiast ładnego, brązowego koloru jesteśmy cali w jakichś zielonych ciapkach z zaciekami. No i na pewno tym sposobem od razu jesteśmy skazani na porażkę. Opowiem Wam może, jak to wyglądało u mnie z brązowieniem. Zawsze miałem problem z tym, że na scenie brązer ze mnie ściekał. Pod wpływem potu, wysiłku, wiadomo, robiły się zacieki i pod koniec pozowania wyglądało to już niezbyt estetycznie. Dlatego teraz znalazłem już idealne rozwiązanie dla siebie. Dzień przed używam brązera typu samoopalacz. To jest taki brązer, który na pewno nie pocieknie. On głęboko wnika w skórę i właściwie jeszcze do tygodnia po zawodach, co widać na mojej skórze, pozostawia taki dosyć jasny odcień. Natomiast w dniu zawodów, około 3-4 godziny przed startem, nakładam niezbyt grubą warstwę tego brązera docelowego i bezpośrednio przed wyjściem na scenę, ale już po rozgrzewce, nakładam oliwkę. Oczywiście tej oliwki też nie może być za dużo, wiadomo, że oliwka rozgrzewa. Jak nałożymy tej oliwki za dużo, to wszystko z nas ścieka. Kolejna istotna kwestia dla wszystkich zawodników i zawodniczek to nauka pozowania. Wiadomo, każdy chce wypaść jak najlepiej, każdy przykłada się do treningu, do diety, do suplementacji. Natomiast często zaniedbujemy pozowanie. Ważne jest, żeby naukę pozowania rozpocząć nie tydzień czy 2 tygodnie przed zawodami, tylko kilka miesięcy przed. Pamiętajcie, że w końcówce przygotowań jesteście już zmęczeni, brakuje Wam energii, brakuje Wam chęci dodatkowych treningów, a pozowanie jest bardzo wymagające. Dlatego zacznijcie pozować pod okiem doświadczonej osoby kilkanaście co najmniej tygodni przed zawodami. Zasięgnięcie porady u kogoś doświadczonego, jak to dokładnie ma wyglądać, bo może nam się wydawać, że dobrze pozujemy, i trenowanie, bo żeby dobrze pozować, trzeba to cały czas szlifować, trzeba, nawet jeśli już wiemy, jak pozować, mamy doświadczenie, to trzeba ten element cały czas doskonalić. Jeszcze jako sędzia podpowiem Wam, że wszystkie pozy, zarówno u dziewczyn, jak i u mężczyzn, należy wykonywać według ściśle określonego schematu. Niektórym wydaje się, że jeśli ułożą ręce inaczej niż norma, jeśli zrobią to po swojemu, to będzie lepiej. Nie. Mamy pozy obowiązkowe. Można sobie zobaczyć w internecie u doświadczonych zawodników, jak to dokładnie ma wyglądać, i zgodnie z tym schematem należy pozować. Oczywiście można tutaj skupić się na tym, żeby troszkę bardziej wyeksponować swoje mocne strony, a te słabsze starać się zakryć, ale jednak pamiętajcie, że schemat puz jest ustalony. Wiadomo, że wielu zawodników stosuje odwodnienie, stosuje ładowanie węglowodanami, ale musi to być ściśle zaplanowane. Musimy to dopasować do aktualnej formy, do swojego metabolizmu, do swojego organizmu. Natomiast odradzam wszelkie takie nieprzemyślane kroki typu jedzenie na ostatnią chwilę jakichś kanapek, opychanie się pączkami przed 15 minut przed wyjściem na scenę. Często widujemy takich niedoświadczonych zawodników, którzy myślą, że jeszcze te 15 minut przed wyjściem na scenę staną się jakieś cuda. Nie ma takiej możliwości. Jedzenie musi się przetrawić. Jeśli tej formy nie mamy już tydzień przed zawodami, to uwierzcie mi, że żadne tutaj magiczne sztuczki nie pomogą. Jeszcze jedna bardzo istotna kwestia. Pamiętajcie, żeby w miejscu zawodów być na kilka godzin, najlepiej kilka godzin przed rozpoczęciem swojej konkurencji, bo znam kilka przykładów, że zawodnik wysokiej klasy przygotowywał się do zawodów kilka miesięcy, forma była dopracowana, a niestety spóźnił się na swoją kategorię, no już było po wszystkim. Także tego chyba byśmy najbardziej nie chcieli. Jeszcze wymienię Wam, w co każdy kulturysta powinien się wyposażyć, jadąc na zawody. Nie będę tutaj mówił o dziewczynach, bo dziewczyny muszą zabrać całą walizkę ze sobą, także jest tego mnóstwo. Natomiast jeśli chodzi o mężczyzn, slipy startowe, ewentualnie spodenki dla plażowiczów, dwie pary, bo jedne się mogą bardzo mocno pobrudzić od brązera. Jedzenie, a właściwie to nawet nadmiar jedzenia, bo zawody lubią się przesuwać. Ręcznik, na którym możemy się położyć, bo czasami nie ma miejsc siedzących i trzeba się położyć na ziemi. Klapki, wiadomo, też się przydadzą. Bronzer, oliwka, strój na zmianę, ewentualnie jakieś przedtreningówki sprawdzone, które używamy bezpośrednio przed wyjściem na scenę. No i myślę, że to by było tyle. Najważniejsze to przygotować formę i zabrać ze sobą odpowiednie nastawienie. Ten odcinek nagraliśmy na prośbę jednego z komentujących, także zapraszam do podsyłania kolejnych tematów. Chętnie odpowiem na Wasze pytania i nagramy jakiś ciekawy materiał, który Was interesuje. Zapraszam również do subskrybowania i lajkowania kanału SFD.